Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. A dziś, słuchajcie... Sławek na broń? Co to jest? Rewolwer... Czy my mamy już ten rewolwer? Obrzyn. Powtarzalny łuk. A, teraz mamy porównanie, widzicie? No to... Szybko strzelność, no to nasz jest lepszy. Celność, nie, chociaż nie, Cattleman jest celniejszy. Ale nasz jest dużo szybko strzelny. Ale różnicy nie ma. Kurde, to w sumie to ten Cattleman jest lepszy chyba. To ten bym wziął, włóż do kabury. No to trochę obrażenia ma większe. Celność i zasięg. Kurczę, ciężko powiedzieć. Muszę zobaczyć, jak to działa, nie? W sumie. Czekajcie, jakbym to teraz tak. Przechowaj. Bo ten mam. Włóż do kabury. Okej. Krótka. A ten będzie... Przechowaj z sowku. Cattleman. Dobra, weźmiemy. Chociaż dobra, na razie tak. Pochodzimy z taką lepszą trochę bronią. Skryp. Dobra. Czy ja tutaj. A tutaj broni nie mogę wyciągnąć. No dobra, no w sumie się nie dziwię. Teraz tak, co mu tu możemy zrobić? Kolejne. No, w sumie. O, tu jest jeszcze jakiś quest kolejny. Tu K, Kieran. Co my tutaj możemy zrobić? W sumie. Legendę to ja wyłączę. Od scrolli. Okej, okay, a w sumie. Czekajcie, a tu jeszcze jest ten. Te questy 2. Tu jest ten medyk. Nie wiem, on też ma też czasowo. Tu jest ten list kończy. Może tu jeszcze jest jakiś, nie wiem, tutaj coś. To jest chyba czasówka. Dobra. Dobra, spytamy się tego tutaj. Idziemy tutaj. Do tego Kierana. Spadaj. Amerykańskie piekło. Otwórz. O. Może wezmę tak. Ktoś będzie chciał sobie przeczytać. To proszę bardzo. Kurde, sporo. Masakra, nie? Nieźle, nieźle. Takich gier już nie robią. Że kurde, czytania też jest sporo. Ja tam lubię na przykład, ale no wiecie, no nie mogę, nie będę tutaj tracił dla was cennego czasu. Wiecie co? Ja bym sobie zjadł. Czy tu można coś zjeść? O, weź, potrawka. Tylko że pewnie już nie jesteśmy głodni. Pa. Właśnie. Zjedz. Pa. Wszystko wtrynił. Dobrze. Jeszcze kawy bym się napił. Hello, Mr. Morgan. Please, come on. You brought me in. Help me. No właśnie. Co jest? Podjuć. You got some speaking to do of your own. Not that old gang of yours. I said,
I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. The custard. Yeah. What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're all in. Oh, it's gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, Unix was no, the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastard! No, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. Yes. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? O kurde, dobra. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gilder. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. You sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Combe? That's what he says. Come on. So I'm taking you to him. Mm-hmm. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. Tam już byliśmy gdzieś. Ale wiecie co? Ale no właśnie. Jak mam ten z tą legendą? Co mam z tym robić z tym? Gdzie mam to wziąć? Może do siebie zaniosę. Gdzie mam to pozostałe położyć? Czy może to schować gdzieś? Zaraz! Czy ja mogę to gdzieś schować tutaj do kuferka? What the? A tutaj. Dobra, mam nadzieję, że tutaj zostanie ta. Gdzie jest mój kuń? Tam. Kurde, tak trochę tu zostawiać. Kiepsko. Kurde, mam nadzieję, że nikt tego nie zarąbie mi. To pewnie sporo kosztuje. Nie wiem, gdzie to sprzedać. W zasadzie to jeszcze nie wiem, czy to jeszcze to oskurować. Czekajcie, w ogóle w kompendium wiedzy coś się tam pojawiło. Po pierwsze to bym tak zobaczył sobie, słuchajcie. Nie koń, nie ładunek konia. Tylko tu u nas. Nie gazety, dziennik. Użyć, zobaczmy, czy coś się pojawiło nowego. Jakieś tam wpisy były. Przewróć stronę. O właśnie. Pokaż oszczędności gangu w ogóle. A oszczędności gangu? Okay. Nie, dobra. Dobra, przeczytamy sobie później. Teraz lecimy. Już tam czekają na nas. No dobra. No idziemy. John? I ain't got time to wait around here for nothing. Hey, don't you share a saddle with an old Driscoll?
Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn! You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it? Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Tu? Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Czekajcie. Wezmę sobie... Od razu może strzelbę. Morgan! You didn't tell me what the O'Driscoll smelled like before you asked me to ride with him. That's because you wasn't asked to ride with us. You was told. Well, I smell like a stall ain't been cleaned out in a month. I smell like that because you had me tied up there about as long. You'd be smelling worse if we'd done what some was arguing for. Granted, granted. I was in with a bad lot. I'm trying to make amends, if I can. You don't know the half. I do know Colm killed Dutch's sweetheart. And that's the man you chose to ride with. A woman killer. Well, it was after he'd killed his brother. And the way I understood it, the... Making excuses for the man. And his crimes. What kind of trap you leading us into, boy? I ain't. I'm trying to help, honest. One thing goes wrong. One thing other than you smelling funny, you're the first O'Driscoll will shoot. Now we go left, road will take us up and round. No ciekawe, ciekawe jak się to wszystko tutaj... No to jakaś pułapki nie było, chociaż no jak, dlaczego? Z drugiej strony. Przecież nikt nie widzieli. Those are the hills, head for them. Save your horses, we gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Tak samo, nie? Fighting the law, nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Whoa! We're going in quiet. Taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. All right then. Through the trees here. No, on doskonale wie gdzie. Just... Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. No, my wsiedliśmy w razie czego. This is it.
The cavern's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Well. Czekajcie, weźmy konia po kupie. Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now, come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cormo Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Zabij nożem. Prowadź. Wyślij Billa. I'm gonna deal with this first fella. Okay. Go to work. Hush. Hush now. The old man loses it. I won't get another chance in ages. I'll be stood guard duty, sun up to sun down, soiling my drawers in the spot. Hey, the next two. What's the plan? Hurry up already. Let's get close to these two. Make no mistakes here. What the devil? No, to tak. We're moving on the camp. I left our guide up there. He's meek as a little. Później może ugrabimy. He better be. Dobra. Wiecie co? No to dobra, jeszcze ten nóż jest, dobra. Feller on the log. What are we doing about him? Typ na kłodzie. This one's mine. We need it done right. Kurde, to co, wszystkich zabijemy tak? O, mają też kobitki. O kurde. Dobra. Czekajcie, wezmę sobie broń. Co teraz? No bo nie. Morgan? Co? Tego trzeba zabić. O kurde, tu ktoś idzie. Men in the camp! Men in the camp! It's all! We move quick! We move fast! We can't get out of way! Oh shit! Worthless O'Driscoll hides! Hey! Kurde! Gdzie oni są? Tom O'Driscoll! Where are you? No nie no! To teraz już nie żyje! Ale się tu drzewo! Don't run away from me! Come at me, you Irish bastards! We got him! Close in! You stay here, you're dead, man! No, chat! Come on, oh. Then! Come on! The fella's coming back in the tank! Watch out! This is quite a hideout! What do
are you hiding out in the woods for? O kurde. Który mi to? We got you beat. You see him coming? You are lying. Kurde. Twarz, nie twarz. Leave him. Comb's still here. Hey. Masakra. Comb be in the cabin. No. I'll check. You look out here. Now. Poszukaj chaty. Stashing in here. What you holding, O'Driscoll? Kurde. You got supplies, you drunk dead bastard. Give it up. Aha. What you got, O'Driscoll? Cześć, może jednak z tej... Tu sporo mają, kurde, jakbym to wszystko wziął. Cię wezmę, to chyba będzie bardziej pistolet przydatny. Oh shit! O kurwa! Kto? Pomógł? O kurde! Thank you. Comb O'Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Comb O'Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. Mm-hmm. All right, then. Go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. You're lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Comb O'Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Okej, czyli my se po, już teraz my sami se pozwiedzamy, tak? No dobra. No, przeszukamy chatę. Wszystko se pobierzemy. A jak tam w ogóle u nas z... jak się... jak to w ogóle... No właśnie, jak sprawdzić? Teraz. W jakim jest... Aha, dobra, widzę, że serduszko trochę tak... Nie bardzo. Przedmioty, no właśnie. Mamy tutaj. Przywracają im małą część rdzenia i zdrowia. No to możemy zjeść. To małą część. Tylko, bo tak, tutaj zdrowie, tu wytrzymałość, tu zabójczą precyzję. Dobra, z tego co wiem. Co mamy takiego, żeby mniej. No, precyzję to mamy. Cygaro możemy zapalić. To chyba najlepiej to kukurydzę w puszce. Dobra. Co my tu mamy? Przeszukaj szafkę. Czy co, od razu sobie weźmiemy. O, proszę bardzo. Przeszukamy. Że nie będę widział, nie? O, co tu mamy? Zabierz. Tutaj też. Zabierz. Zabierz. No właśnie, co tu jeszcze jest? Zabierz. Strzelba, amunicja. Zabierz. To by byłoby wszystko tu?
Dobra, nie, zamykać nie będziemy szafki, bo tak to nie wiemy. O, tu coś jest. Ograb. Eliksir zrzęszenia. Dobra, musimy sobie to wszystko kurde przeczytać. Co to jest? Pieniądze. Dolara. Plik banknotów. O, spokojnie. Weźmiemy 11 dolarów. Kasa nam się przyda, nie? Ostatnio to. O, tu w karty grali. Elegancko. No widzę, że tutaj są. Tak jest. 13 dolarów. No proszę bardzo. Tam coś jest jeszcze. Butelki. Przeszukaj szufladę. Tu nic nie ma. Przeszukaj szufladę. Strzelba, amunicja zwykła. Zabierz. Jeszcze jakaś książka jest, ale. Dobra. Tu nic nie ma już. Same śmieci. Dobra, coś w kominku tam mówił, nie? Że jest. A zobaczmy jeszcze tutaj. Dubeltówka. Uuuu, podnieś. Kompendium zaktualizowane. Dubeltówka. Nice. Back. Ta broń jest brudna. Broń palna brudzi się w miarę używania. Moją, można ją obejrzeć i wyczyścić, naciskając. Kiedy ją zaznaczona. Kiedy jest zaznaczona w coś tam. Przytrzymaj tab, aby otworzyć koło wyboru broni. Użyj, aby obejrzeć i wyczyścić dubeltówkę. Dobra. Nice. W ogóle no. Aha, i tu jest broń wymagana czyszczenia. No to wyczyść, bo mamy chyba jakąś tam do czyszczenia jakieś tam, nie? O, mam. Olej do broni. Dobra, wyczyścimy. Zobaczmy. Aha! Okej. Okay. Obrażenia. Wszystko podnosi się. Dobra. No i spoko, zobaczcie, jak faktycznie jaka ładna. Dobra, celuj. Przełącz widok. Dobra. Wróć. Dobra. Przybliż, odwróć. O, spoko. Dobra, wróć. Przybliż, celuj, odwróć, wróć. Dobra, mamy. Szukaj komin. $600! What? Przydział gangu 300. Dobra. F1. Skrót misji. Zabij po cichu 4. Oddaj 12. A my nie zabiliśmy po cichu? No, czekajcie, no tego raz, co sikał jeden, dwóch, co tam czekało na niego, ale oni nie byli, no chociaż po cichu byli. No i ten czwarty na kłodzie. No to zabiliśmy 4. Oddaj 12 celnych strzał w głowę, ukończ celnością, bo będzie przynajmniej 80. No dobra, no w zasadzie nic nie ukończy. Ale gang przydział, co to? Arthur przydział, stówę dostał, John przydział i stówę, a rozumiem. Gang dostał 300, okej. Okay. A ja stówkę dostałem. Dobrze. No dobra, spoko. Dobra i ta stówka, słuchajcie. Dobra, to byłoby tu wszystko chyba. Fajna, fajna gra, naprawdę fajna gra. Ale jeszcze dużo się trzeba o niej dowiedzieć, naprawdę. Koń tu jest. Dobra, koń tu stoi. To jest tak, weźmiemy tu wszystko, ograbiamy. Dobra. Chodź, koniku. Czy już nie masz tutaj żadnych zwłok? Nie, są jeszcze. Leżą. Aha, ten co jest na szaro. Zgłoszono. Co? Jak przestępstwo? A czemu?
A co ja zrobiłem? Kto chce zgłosić? Ktoś zgłosił przestępstwo. Nie wiem kto. Czekaj, gdzie jest kuń? Śledztwo w toku. Nieznany podejrzany. O kurde, to... Dobra, spadamy stąd. Let's go, girl. Leć, 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 leć. Yeah. Here we go. Dobra. Czekaj, stój. Stróże prawa stracili cię z oczu. Jeśli w dalszym ciągu będziesz ich unikać, to przestaną cię szukać. Okej. Dobra, tam się wrócimy zaraz. Zobaczmy, jak to tu wygląda. A, tutaj są stróże prawa. Czyli słyszeli po prostu widocznie ten. A, są tam. Ciekawe, jakbym wziął lornetkę. Przedmioty. Tak. O, widzicie? Są stróże prawa. Okej. Okay. Jakbyśmy wzięli... Skrywa twoją tożsamość. Aha, no ale to teraz już nie popełniamy przestępstw. Konik jest w nasz... Ciekawe, jak jest koń. Koń, nie, też jest w miarę okej. Okay. Dobra. Maść, zwrotność. Dobra, co to jest to? Stroje rewolwerowiec. Rewolwerowiec. To to duże maski. Okej. Okay. Ale tutaj w sumie to możemy mu dać troszeczkę tam. A ile mam tych marchewek? Jedną, to nie. Wybacz, kuniku. Kiedy indziej. Broń. Tak, weźmiemy sobie, schowamy. Tą też schowamy. Dobra. Dobra, zniknęli, słuchajcie. Polecimy sobie tam, podjedziemy. Mam nadzieję, że tam już nie będą. A są, widzicie, stróże prawa. Howdy! Tam pojedziemy, tam jeszcze dużo nam zostało, słuchajcie. Co, nie ma ciał? Może nie, pozabierali. Kurde. To dopiero, no. Ale to może coś jeszcze być. Czekajcie. Zejdź z konia. Poklepiemy. Sorry, girl. Brego. Brego. Czemu mówi na Brego panienka? Może coś tutaj jest takiego jeszcze, żebyśmy sobie mogli wziąć. Nic już, by to nie było. Chyba nic. Szkoda. Zobaczcie, nic tu nie ma. Totalnie nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie, jest coś. Jest coś. Nie. Jednak nic nie ma. Nic nie pozostawiali. Polecimy. Come on, girl. Dobra, zobaczmy, gdzie jesteśmy ogólnie. Tutaj, a co to się tutaj dzieje? Co to jest tu? Fort Walls, nie wiem, może tam się nie będę zbliżał. Na czerwono jest, to wolę nie. Słuchajcie, ja bym pojechał sprawdzić, jaki jest list gończy za kim. No i sprawdził, co się u tego lekarza dzieje. A czekajcie, gdzie jest jakieś takie misje, coś tam, pomoc, postępy. Tryb fabularny. Rozdział drugi. No właśnie, to już są zadania, które żeśmy tam robili. Okej. Okay. Ale jakieś takie, wiecie,
Poczekajcie, bo tutaj są jakieś ten zwierzęta. Mamy 4 wyposażenie, ryby, gangi, 5 rośliny, konie, broń, karty kolekcjonerskie, wyzwania. No to też wyzwania, to chyba tam, to są z kartami chyba, że misje, no dobra, to są ukończenia, misje, 13 nieznajome osoby, ściganie zbiegów, przypadkowe spotkania, kryjówki gangu, dobra, ciekawe miejsca, tu jest jakieś coś, co? Jesteś pierwszą osobą, która przyjeżdża przez te strony i nie będziesz ostatnią, zatrzymaj się na chwilę i obejrzyj wyjątkowe miejsca oraz rzeczy, znajdź jedno z ważnych miejsc w tym regionie. Kolekcja, zestaw kart kolekcjonerów, dobra. To nie to. Wiecie, chciałbym zobaczyć gracz. Chciałbym sprawdzić ogólne, co tam u nas słychać. No tak w miarę przeciętna waga, umiarkowana. Dobra, wytrzymałeś zabójcza. Nie. Czyli nie, kuń to też nie. Tryb fabularny. No tylko zapisz, czytaj. Nowa gra, wyjdź z gry. Dobra, to chyba nie ma. Dobra, jeszcze wiecie co, szybko w dzienniku przeczytamy, co i jak. Ładunek konia, też to też, nie wiadomo, kurde. Musimy w obozie też sprawdzić, słuchajcie, co tam można zrobić. Zapis wydarzeń i wiadomości, to co nie czytaliśmy, można pokażę. No właśnie. Zmień rozdział, przewróć stronę. Tutaj, czytaj. Horse Overlook. Herr Strauss znów pożycza pieniądze, a ja znowu je odzyskuję. Robota jest odrażająca i haniebna. Jakoś uczciwa bandyterka z pięściami czy bronią nie brzydzi mi aż tak, jak okradanie ludzi zgodnie z literą prawa. Ofiarami są klasyczni straceńcy, schorowani rolnicy, ciężarne panny, zakochani młodzieńcy i inni nieszczęśnicy, którzy są na tyle głupi, zdesperowani, by przystać na warunki Straussa. Życie lichwiarza jest wygodne, ale to plugawe zajęcie. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jest coś, czytaj. Tytoń indiański. No to tam coś chyba znaleźliśmy. Tutaj jeszcze coś, dobra, czytaj. Zrobiłem sobie wolny i poszedłem z Joseą na polowanie. Chyba naprawdę zaczął odzyskiwać siły, ale miał szczęście, że nie załatwił go wielki niedźwiedź, na którego się zasadziliśmy. Gdy zaszliśmy się w górach, to już myślałem, że dobije go zimno i rozpacz i że pochowamy go obok Jeniego i Deviego. Ale jakoś wytrwał i jeszcze trochę pociągnie. Dobra, strona kolejna. Czytaj. Kocham Dacza jak ojca, ale pod pewnymi względami to Jose kocham bardziej. Jest dobry i sprawiedliwy i zachowuje się jak człowiek, a Dacz nie zawsze. Ten niedźwiedź też był nie z tej ziemi. Wielki jak cholerny hotel i do tego wkurzony. Marchew zwyczajna. Nie wiem, czemu to tak napisane. O, to był ten niedźwiedź, słuchajcie. Dobra, co tutaj mamy? Spotkałem dziwnego gościa. Myślał, że jest prokiem. Był ślepy. O, właśnie. Dobra. Zmień rozdział. Chyba to by było tyle. Dobra, słuchajcie. Myślę, że tutaj w tym miejscu zakończymy odcinek. W następnym pojedziemy sobie do miasteczka, by tam wziąć list gończy. No i zobaczymy, co dalej. No i jeszcze sprawdzić tam, co się dzieje u lekarza, nie? Tam chyba coś tam złego się dzieje i my to sprawdzimy. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć!